Amin. To dobrze, że mamy dużo czasu. Słuchajcie, chcę dzisiaj się dzielić miłością. Poprzez słowo, ale oczywiście miłość jest do tego, aby dzielić się nią między sobą. Jest 16 przymiotów miłości, którymi można się dzielić. I to dobrze, że mamy dużo czasu, bo przymiotów jest 16. Ale ja spróbuję się podzielić tylko jednym przymiotem dzisiaj. Tylko jednym. Słuchajcie, kiedy myślę o miłości, to w ogóle nie myślę, w ogóle nie mówię o motylkach w brzuchu teraz. Wow czy wow? Nie chcę mówić o motylkach w brzuchu. Nie chcę mówić o tych motylkach, które po prostu są w brzuchu i wtedy mówimy: Jezu, ja normalnie to jest ktoś niesamowity. Kto to jest? Widzisz jakąś dziewczynę albo kobietę? Nie, sięgnijcie pamięcią. Jak możecie, sięgnijcie pamięcią. I widzisz taką osobę i myślisz sobie: Jezu. Ja ją widzę, kiedy zamykam oczy. I kiedy otwieram, to znowu ją widzę. Po prostu nie mogę funkcjonować normalnie. Cały czas mi coś lata w brzuchu. Cały czas jestem podekscytowany. Cały czas coś się we mnie dzieje, jak ją widzę. Jak myślę o niej, to tak się dobrze czuję. Nie mogę przestać o niej myśleć. Wiecie, że to nazywamy też miłością, tak? To jest wspaniałe. To nazywamy miłością. Znaczy to? Człowiek jest zaślepiony. Człowiek jest oślepiony. Człowiek nie widzi. Nie ma ostrości. Mówią: miłość jest ślepa. Znaczy to? Kto to zna? Miłość jest ślepa. Jak to jest, Karol? Widzisz ten... Użyłeś takiego określenia fajnego. Widzisz ten polukrowany, smaczny serniczek, tak? Ale później w środku może się okazać, że jest też zakalec. I to jest to podekscytowanie. Może patrzysz na nią i widzisz Rachelę, ale później może się okazać, że jest też Lea. Ale nie chcę mówić o tej miłości. Słyszeliście taką anegdotę? Jest taka anegdota, że przyszedł na nabożeństwo mężczyzna i zobaczył piękną kobietę, siostrę. I po prostu modlił się, uwielbiał, robił co mógł, ale cały czas ona gdzieś była przed jego oczami, cały czas myślał o niej, całe nabożeństwo o niej myślał. Nie słuchał kazania. I nie mógł się doczekać końca nabożeństwa i wtedy podszedł do niej na koniec nabożeństwa i mówi do niej: wiesz co, mam takie przekonanie od Pana, że powinniśmy być razem. A ona mówi: wiesz co, to jest niezły pomysł, ale musimy zapytać mojego męża. Więc ja nie chcę mówić o tej miłości, która jest taką miłością, że po prostu... To jest też piękna miłość. To jest piękny odcień miłości. To jest naprawdę piękne. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz to przeżywał. To niesamowite uczucie. Później może się to zmienić trochę. Jak nie dbamy o miłość, to może ulec zmianie. Wiecie, jak na początku znajomości, kiedy jest mężczyzna taki podekscytowany na widok swojej ukochanej i ona kichnie, to on mówi: na zdrowie, kochanie. Pięknie kichasz. Jeśli może upłynąć trochę czasu, jak nie dba. Jak nie dba o to. I ona kichnie. A on powie: przykryj się, albo weź jakieś leki. Się masz zaziębić. Ale kiedy nie dba o nią i miną lata i ona znowu kichnie, to może powiedzieć: czego prychasz? Teraz już nie dokończę. Czego prychasz? Wiecie, to jest piękne uczucie, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Dzisiaj chcę mówić o tej miłości, która ma 16 swoich przymiotów, która jest też niesamowita, ale trochę inna w charakterze.
Chciałem przypomnieć to, co było ostatnio. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Pamiętacie, czym jest miłość, tak? Ta z 13 rozdziału listu do Koryntian. Bóg o miłości mówi wyraźnie. Bóg o miłości mówi bardzo wyraźnie, także nie mamy wątpliwości, czym jest miłość. I ta z 13 rozdziału listu do Koryntian, która ma 16 swoich przymiotów, to możemy o niej powiedzieć, że ona jest najważniejsza. Bez wiary, nadzieja, miłość, a najważniejsza jest miłość. Jest przykazaniem, bo Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jest identyfikacją, ponieważ Słowo mówi, że po miłości będziemy poznani, zidentyfikowani. Jest celem, bo Słowo mówi, dążcie do miłości. Jest spójnią doskonałości. Jest klimatem. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. I jest wyborem. To jest bardzo ważny aspekt miłości. Miłość jest wyborem. Bo Słowo mówi, ubierz się w miłość, przyodziejcie się w miłość. Czyli my możemy ją założyć na siebie. I to jest takie krótkie przypomnienie, czym jest miłość. 13 rozdziału listu do Koryntian. I teraz będziemy mówić dalej o miłości. Będziemy mówić o jednym z przymiotów. O pierwszym z przymiotów. Pierwszym przymiotem miłości jest... Miłość jest cierpliwa. Wow. Co myślisz, kiedy czytasz, że miłość jest cierpliwa? Jest ekscytacja jakaś? Jest wyborem. To znaczy, że ty dzisiaj zdecydujesz. To znaczy, że ja zdecyduję. To znaczy, że w swojej szafie duchowej, kiedy ją otworzysz, możesz wybrać miłość. Tam jest taki strój, który nazywa się miłość i cierpliwość, dokładniej. I kiedy otworzysz tą szafę, to tam możesz to znaleźć. I musisz zdecydować, czy ją założysz, czy jej nie założysz. Tym się różni ta miłość, o którą wcześniej zaprezentowałem. Ona po prostu spada jak grom z jasnego nieba. Nie masz na to wpływu. Nie możesz przestać myśleć. Ale ta miłość jest wyborem. Możesz ją wybrać, a możesz ją odrzucić. Jest puchar? Albo możesz ją odrzucić. Chciałbym, abyśmy przeczytali z listu do Koryntian 3 rozdział od 10 do 12 wiersza. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech patrzy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w dziele jego. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam będzie spawiony. Słuchajcie, jako mądry budowniczy, mówi apostoł, założył fundament. I my mamy założony fundament w naszym życiu. Innego fundamentu nikt nie może założyć. Fundamentem jest Jezus Chrystus. Amen? Fundamentem jest Jezus Chrystus. To jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Masz fundament i na nim stajesz. I innego nikt nie może założyć. Ale Słowo dalej mówi, że każdy z nas ma zwrócić uwagę, jak na tym fundamencie będzie wznosił budowlę. I to jest twoja i moja odpowiedzialność. To jest twój i mój wybór. Bóg daje wybór i mówi, uważaj, zwróć uwagę, co położysz na fundamencie. Kiedy jesteś człowiekiem zbawionym, kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy jesteś wierzący, uważaj, co zaczniesz kłaść, na czym będziesz budował. Dlaczego? Ponieważ przyjdzie czas próby. Dzień sądny to pokaże. I ogień wypróbuje, jakie jest dzieło. Jakie twoje i moje jest dzieło, wypróbuje ogień. Wypróbuje moment próby. I niektórzy z nas już przechodzili pewne próby. Niektórzy przechodzą być może. Ogień wypróbuje, co położyłeś na fundamencie.
Czy to jest srebro, złoto i drogi kamień? Czy słoma, siano i drewno? To, co spłonie. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ miłość jest właściwym budulcem. Ponieważ cierpliwość, ten aspekt miłości należy do drogich kamieni. I możesz to położyć, możesz tego użyć, a możesz to odrzucić. Jako budowniczy możesz to zignorować. Możesz powiedzieć, nie jest to ważne. Inne rzeczy są ważne. Ale chcę powiedzieć, że najważniejsze, żeby najważniejsze było najważniejsze. Że to, co Jezus uważa za najważniejsze, my musimy uczynić najważniejszym. Jeżeli tego nie zrobimy, to dzieło spłonie. A Jezus powiedział, wiara, nadzieja, miłość. Ale z nich jest najważniejsza miłość. Więc mówimy o pierwszym przymiocie. Pierwszym przymiocie miłości. Podoba wam się pierwszy przymiot miłości? Szczerze, podoba wam się? Ja nie miałem wow, jak pierwszy raz przeczytałem cierpliwość. Jak jesteś młody, to jesteś niecierpliwy. Chcesz mieć od razu 18 lat. To tak chcę. Nikt mi nie będzie mówił, co będę robił później. Będę miał 18 lat. Będę decydował o sobie. Ja chcę być starszy. Żeby mnie pani nie zapytała, czy mam 18 lat. Gdzieś tam. Chcę mieć swoje lata. Spieszy mi się. Liczę do 10. Liczę do 10. Nie ma czasu. Liczę do 10. Raz, dwa, trzy, dziewięć, 10. Szybko. Ale Bóg mówi, że ważna jest cierpliwość. Ważna jest cierpliwość. Ja przeczytałam definicję. Znoszenie ze spokojem przeciwności lub przykrości. Cierpliwość to jest znoszenie ze spokojem przeciwności lub trudności. Bóg chce, żebyśmy tak robili. Apostoł Paweł do swojego syna w wierze, do Tymoteusza, skierował radę, skierował słowo. Możemy o tym czytać w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 24 wiersz. I powiedział tak, a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Sługa pański, ty i ja, tacy powinniśmy być. Tak mówi apostoł. Byśmy cierpliwie znosili przeciwności. Byśmy wybrali ten drogocenny kamień i położyli go na fundamencie. I powiedzieli, ja będę cierpliwy. Ja będę zakładał na siebie cierpliwość. Ona na początku jest po prostu za ciasna. Jak spróbujesz to nałożyć, że będziesz czuł skrępowany. Będzie ciasno na raz. Nie pójdzie się tak dobrze wyprostować. Może się wydawać za ciasno, ale później poczujemy się w tym lepiej, wygodnie. To jest cierpliwość. Słowo Boże mnóstwo mówi o cierpliwości. Jest mnóstwo miejsc, które mówią o cierpliwości. Cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Pamiętacie? Owocem Ducha, tego, że Duch Święty Ciebie zamieszkuje, będzie cierpliwość. Bo to jest Jego owoc. Nie ma wyjścia. On, kiedy będzie zamieszkiwał Ciebie i mnie, przyprowadzi Ciebie i mnie do miejsca cierpliwości. Ze spokojem będziesz znosił przeciwności. Trudna sytuacja. Ze spokojem. Efezjan mówi, z cierpliwością znoszcie jedni drugich. Czwarty rozdział, drugi wiersz, Rzymian 15:5 mówi, Bóg, który jest źródłem cierpliwości. O Bogu, który jest źródłem cierpliwości. A trzeci rozdział, 25 wiersz mówi o Jezusie. Dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów przez nas. Bóg w cierpliwości odniósł się do przedtem popełnionych grzechów przez siebie i przeze mnie. W czym on to zrobił? Jaką miał cechę, że to zrobił? Ukochał Ciebie, ale przez cierpliwość się odniósł do przedtem popełnionych grzechów. Także nie zostaliśmy potępieni,
nie zostaliśmy skazani. W cierpliwości to się stało. Psalm mówi, że miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Psalm 103, 8 wiersz to mówi. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. A psalmista powiedział, że więcej jest wart cierpliwy niż zdobywca miast. Więcej jest wart. To jest mocne słowo. Dla Boga to ma większe znaczenie niż to, że zdobędziesz miasto. To jest niesamowite. Bóg powiedział, więcej jest wart. Kiedy patrzę na ciebie, to na mnie zrobi większe wrażenie to, że masz cierpliwość w sobie, niż to, że zdobyłeś miasto. Możesz przyjść z taką informacją, zdobyłem miasto, jestem zdobywcą, jestem bohaterem. Ktoś, kto zdobywa miasto, to wchodzi w chwałę. On wchodzi z podniesioną głową, on jest bohaterem. On jest kimś wyjątkowym. On dokonał rzeczy, której nikt inny nie dokonał. I on jest mocny. I on przychodzi do Pana i mówi, zdobyłem miasto dla ciebie. Zdobyłem miasto dla ciebie. I to jest ważne dla Boga. Ale jest ważniejsze, czy ty jesteś cierpliwy. Twój charakter jest dla Niego ważniejszy. To jest niesamowite. Możesz się z tym nie zgodzić. Możesz się z tym nie zgodzić. Przeczytamy coś jeszcze z Biblii. Jak z cierpliwością? Jest ok cierpliwość? Posłuchamy chwilę jeszcze o cierpliwości. Ona jest naprawdę wyjątkowa. Może się okazać za ciasna na początku. Nie wchodzisz. Nie wiem, miałeś tak, że coś jest za ciasne dla ciebie? Że nie wchodzisz? Można wejść. Drugi list świętego Piotra, 3:9 mówi tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlaczego Bóg okazuje cierpliwość? Dlaczego? Bo ma cel. Bóg ma cel. Bóg chce, aby ludzie przyszli do upamiętania. Bóg chce, aby ludzie Go poznali. Bóg ma cel. Jeżeli masz cel, jeżeli chcesz mieć cel, chcesz zmierzać w jakimś kierunku, chcesz gdzieś dojść, po prostu masz cel, jesteś na drodze, to musi to być ważne. To uczyńmy to ważnym w naszym życiu. Bo Bóg przez cierpliwość osiąga cel. Jeżeli myślisz, że bez tej cechy osiągniesz cel, możesz się postawić wyżej jak Bóg. Ale ja chcę ci powiedzieć, nie osiągniesz. Niektórzy myślą, że Bóg zwleka, tak? Jest to napisane. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy twierdzą, że zwleka. Wiesz, kiedy założysz cierpliwość na siebie, to niektórzy będą myśleli, że zwlekasz. Tak będzie. Ponieważ będą myśleli o innym tempie. Dla siebie, ale też dla ciebie. I będą mówili, że zwlekasz. Bo Bogu tak powiedzieli niektórzy, że zwleka. Apostoł prostuje, nie zwleka, mówi. On to robi dla celu. A niektórzy mówili, że Bóg zwleka. I możesz myśleć o swoim bracie, że zwleka. Możesz mieć inny czas dla siebie i dla niego. Wiecie, ja się czegoś uczę cały czas odnośnie cierpliwości. Że ja nie chcę mieć innego tempa niż Bóg dla mnie zaplanował. Ja się tego uczę. I wiecie, mam doświadczenia, kiedy zrobiłem coś szybciej niż Bóg zaplanował. Mam takie doświadczenia. I jak to się mówi, odbiło się to czkawką.
W ogóle to nie przyspieszyło mnie, a wręcz opuściło. Dlatego, że postanowiłem przeskoczyć coś, co Bóg zaplanował dla mnie i musiałem po czasie wrócić do tego miejsca i jeszcze raz to przejść. I w efekcie trwało to dłużej. Chociaż myślałem, że będzie szybciej. Dlatego, że nie chciałem ubrać cierpliwości. Po prostu nie chciałem. Pewien wiek też powoduje, że nie chcemy. Fizyczne albo duchowe. Że chcemy szybciej. Wiecie, diabeł będzie popędzał. Nie wiem, czy wierzą. Diabeł będzie cię popędzał w twoim życiu. I będziesz czuł taki dyskomfort w sobie. Trochę tak jak na pokazach. Byłeś na pokazie jakimś? Kupiłeś coś? Ten mój samochód? Albo tam coś innego? Jak się przydaje, jest okej. Okay. Ale jak kupiłeś i się nie przydaje? Ja znam świadectwo. Nie wiem, czy wyciągnę już. To już powiedziałem, że siostra. Była na pokazie i kupiła coś. Wiem, że po 2 latach nie wyciągnę jeszcze. Po prostu jest jakieś takie popędzenie w takich miejscach. Jest ta informacja, że jak teraz, jak dzisiaj nie kupisz, bo do dzisiaj jest tylko promocja. Chociaż zdecyduj się. Są dokumenty. Po prostu podpisz, zdecyduj, kupno. Dzisiaj. Jutro już nie będzie takiej ceny. Jutro nie będzie takiej okazji. I czujesz się wtedy, nie wiem jak ty się czujesz, ale ja się czułem nieraz taki, z jednej strony chciałem, bo to fajnie przedstawione było, ale z drugiej strony czułem, że nie dzisiaj. Że trzeba się przespać z tym. Że dzisiejsza decyzja nie będzie najlepszą decyzją. Tak jest w życiu naszym. Diabeł będzie próbował przycisnąć, popędzić. Pchnąć cię szybciej. Ale Bóg cię będzie prowadził. Bóg cię poprowadzi. To znaczy, że będzie to we właściwym czasie. Będziesz odbierał to, że to jest Jego prowadzenie. Wtedy zdenerwujesz niektórych. Oni będą chcieli cię pchnąć szybciej. Ale ty będziesz wiedział, że przychodzi czas od Boga na wykonanie kroku. To nie jest szybciej. Zrobisz to szybciej, to się spowolnisz w efekcie. Opowiem wam historię. Słyszałem jakąś taką historię o człowieku, który obserwował, jak przepoczwarstcza się motyl. Z kokonu wychodził motyl, piękny motyl. Kokon pęka, rozrywa się i wychodzi piękny motyl. Pokazują się piękne skrzydła i zaczyna je prostować. I to trwa i trwa. I widzi, jak ten motyl się męczy. Jak jemu trudno wyjść. Jak prostuje te skrzydła. I w pewnym momencie zauważył, że są takie malutkie niteczki, które go łączą z tym kokonem. Takie jakby kanaliki malutkie, które w pewnym momencie wydaje się, że go przytrzymują, żeby on mógł wyprostować swoje skrzydła i polecieć. I wiecie, wpadł na taki pomysł. Wziął takie malutkie nożyczki, jak od paznokci. Masz takie nożyczki w domu? I zaczął przecinać te łączące kanaliki. I przeciął. Motyl wyszedł szybciej. Ale nigdy nie poleciał. I zaczął się interesować tym, ponieważ to go zastanowiło. I dowiedział się, że tymi kanalikami są wtłaczane specjalne płyny. I to trwa. To jest w czasie, które powodują, że skrzydła robią się mocne do lotu. I on chciał przyspieszyć tego motyla, bo widział, że się zmaga. Przeciął mu kanaliki. Tak naprawdę okaleczył go. Ten motyl nigdy nie poleciał. Był piękny, wyszedł, ale nigdy nie poleciał. Dlatego, że zabrakło cierpliwości. I ktoś chciał przyspieszyć coś. Ale Bóg ma swój czas. Ostatnia historia. Jeszcze jedna historia. Izrael, kiedy wychodził z Egiptu i miał swoją obietnicę,
Bóg powiedział, wprowadzę cię do ziemi obiecanej. Mleko i miód. I pamiętacie, jak zostali wysłani zwiadowcy? Co oni przynieśli? Pamiętacie? Tam były kiście, które były niesione w dwóch. Kiście winogron. To była naprawdę ziemia urodzajna. Tam były tak urodzajne rzeczy w tej ziemi. I Bóg ją obiecał dla Izraela i powiedział, to jest ziemia obiecana. Ja ci ją daję dzisiaj. I Izrael wyruszył. Wyruszył z Egiptu. Wyszedł z niewoli. Znacie tą całą historię. To jest wszystko opisane w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb. I kiedy Izrael wyszedł i dotarł do takiego miejsca, które nazywa się Kadesz Barnea. Kadesz Barnea. To jest miejsce na pustyni i to jest mniej więcej w połowie drogi do Ziemi Obiecanej. Kiedy Izrael tam był, wysłał stamtąd zwiadowców do Ziemi Obiecanej. Oni wrócili z Ziemi Obiecanej i przynieśli taką złą informację. Pamiętacie to? Powiedzieli o urodzajności ziemi, przynieśli z tych plonów, ale powiedzieli też, miasta są obwarowane, mocne. Lud jest rosły, silny. I widzieliśmy tam olbrzymów. Widzieli tam potomków Anaka. Teraz wiecie, jak na Discovery wam ktoś pokaże odkopany szkielet olbrzyma, co tak było. Tacy ludzie żyli na ziemi. Oni byli w Kanaanie. Między innymi. I oni przyszli z tą informacją. Do Mojżesza wrócili. I później ich wędrówka, przez to, że swoje serca źle nastawili, trwała bardzo długo. Bardzo długo. Była Boża obietnica wejścia do Ziemi Obiecanej. Wiecie, ktoś wyliczył, ile czasu można dojść z Kadesz Barnea do Kanaanu? Około 3 tygodni. A wiecie, jak długo szedł Izrael? 40 lat. 40 lat. Był Boży czas wejścia. Nie wiem, czy to były 3 tygodnie, może dla zwiadowców 3 tygodnie, ale ich tam było sporo. Były dzieci, były kobiety, był dobytek. No niech to będą 2 miesiące. Albo nawet 3 miesiące. Niech to będzie rok, ale nie 40 lat. Więc Bóg zaplanował, żeby to było w czasie. I my swoją postawą możemy spowodować, że wejdziemy w Bożym czasie, albo wejdziemy dużo, dużo później. Albo w ogóle nie wejdziemy. Bo jest Boża obietnica wejścia. Ale jednak ci, którzy wzięli obietnicę, nie weszli. Pamiętacie, kto wszedł? Młodzież. Młodzież. Ci, którzy serca nie zatwardzili. I dwóch zwiadowców. Z 12, którzy poszli, dwóch powiedziało, damy radę. Widzieliśmy to. Ale my damy radę. To był Jozue i Kaleb. Nie wszedł Mojżesz. Wiecie, dlaczego nie wszedł Mojżesz? Stał się niecierpliwy na moment. Na moment. Mojżesz stał się niecierpliwy na moment. Na moment. Mojżesz po prostu był w gorszej sytuacji jak my. Bo on jeszcze nie mógł czytać o tym, że cierpliwość to jest ważny element budowania. Ale my możemy czytać o tym. A co zrobił Mariusz? Uderzył w skałę, tak? Drugi raz. Wiecie, Bóg powiedział, że uderzy w skałę i się woda pojawi. Mojżesz uderzył, patrzy, nic nie leci. Nic. Żadnej wody. Się wkurzył. On przyłożył drugi raz. Był trochę niecierpliwy. Niecierpliwy był też lud. Pamiętacie, co się stało, jak Mojżesz poszedł po kamienne tablice, po przymierze? Co prawda trwało to dłużej jak chwilę.
Pamiętacie, co zrobił Lot? Pamiętacie? Proszę? Ulał cielca. Po prostu nie chcieli czekać. Co się dzieje? Gdzie jest ten chłop? Poszedł tyle czasu. Miał wrócić. Nie ma go. Zaczęli narzekać. Stali się niecierpliwi. I przyszła konsekwencja. Wiecie, wynosimy swoje nawyki z naszego życia. Ja tak mam, każdy tak ma. I żyjemy w specyficznym kraju. W specyficznym kraju. Gdzie narzekamy na wszystko. Nie, może wy nie narzekać. Ale mi się zdarzało narzekać i zdarzało mi się być wśród ludzi, którzy narzekają. Na politykę narzekamy. Na służbę zdrowia narzekamy. Na szefa w robocie narzekamy. Niektórzy na żonę narzekamy. Niektórzy na męża narzekamy. I mamy po prostu to w sobie. Ten narzekający klimat. I Izrael miał ten klimat. Może nie tak jak Polacy. Ale oni narzekali na Faraona. Oni tam narzekali na Faraona, ale później wyszli z niewoli. I narzekali na Mojżesza. Oni po prostu nie wiedzieli, że na Faraona było można, na Mojżesza już nie można. I przyszły konsekwencje. Więc kończąc, cierpliwość, ten przymiot miłości, co prawda nie był ulubiony, ale chciałbym, żebyś stał ulubiony, żebyś jeszcze stał ulubiony, jest na pewno w twoim życiu srebrem, złotem albo drogim kamieniem do wzięcia, aby go położyć na fundamencie. Przez to osiągamy cele. Przez to inni osiągną cele. Przy nas, czy przez nas. Cierpliwość będzie miała wpływ w twoim życiu. Możesz powiedzieć na to amen, jeżeli chcesz. Ale cierpliwość będzie miała wpływ w twoim życiu. Jeżeli nie weźmiesz cierpliwości i nie położysz na fundamencie, to też będzie miało wpływ w twoim życiu. Czyli cierpliwość będzie miała wpływ, a jej brak też będzie miał wpływ. Możesz dłużej iść, możesz nie osiągnąć celu nawet, przez to, że nie weźmiesz cierpliwości. Jest ona tak ważna. Bóg sobie nie pozwolił na to, żeby ją pominąć. Bóg ją miał. To jest cecha Jego charakteru. Taki był Jezus. Więc niech nas Bóg błogosławi. Potraktujmy ją poważnie. Zastanówmy się nad nią. Znoszący ze spokojem przeciwności lub przykrości. Cierpliwy. Niech nas Bóg błogosławi.